Zapraszamy do Trójki. A tymczasem, jak wiadomo, Państwowej Komisji Wyborczej nie udał się przetarg informatyczny, dzięki któremu miał powstać dobry system liczący głosy. Mówi się teraz o koniecznej reformie PKW i o zmianach w ustawie o zamówieniach publicznych, żebyśmy w przyszłości mieli sprawne oprogramowanie. A może jest inna droga? W internecie zawiązała się grupa ochotników, która sama chce napisać dla PKW taką aplikację. System miałby powstać społecznościowo w ramach tak zwanego otwartego kodu źródłowego. Całej idei przygląda się Damian Kwiek. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wspólnymi siłami i za darmo zrobić to, czego nie udało się zrobić w ramach oficjalnej państwowej procedury. Projekt Open PKW, jak mówi mi reprezentująca inicjatywę Magdalena Szecówka, zgromadził już około 300 osób, m.in. informatyków, hakerów i prawników. Moja rozmówczyni przekonuje, że warto ten pomysł potraktować poważnie i pójść drogą open source. Systemy takie z powodzeniem są przecież używane przez gigantów właściwie internetowych, m.in. przez Google'a, który od lat testuje technologie m.in. open source i opiera się na otwartym oprogramowaniu. Są to przecież systemy stworzone na otwartym oprogramowaniu, a także kilka państw i miast, m.in. Estonia i Monachium, od lat już wspierają otwarte systemy. Open PKW szuka kolejnych ochotników do pracy nad systemem do obsługi polskich wyborów, a my sprawdźmy, czy to rzeczywiście możliwe. Programy z otwartym kodem źródłowym to takie, których wewnętrzna konstrukcja jest dostępna i widoczna dla każdego i każdy może wpływać na modyfikowanie i udoskonalanie programu. Informatyk Marek Zalfresso-Jędziło podkreśla, że wykorzystanie takiego rodzaju kodu programistycznego niesie zagrożenia, ale daje też przewagi. Z jednej strony każdy może zajrzeć do tego kodu i wykorzystać wszystko, co w tym kodzie może znaleźć, ale z drugiej strony dokładnie to samo. Każdy może również tam zajrzeć i wytknąć błędy. I co ciekawe, w oprogramowaniu źródłowym błędy są najczęściej łatane dużo szybciej niż w oprogramowaniu zamkniętym. Dlatego, że oprogramowanie źródłowe może załatać każdy, kto błąd znajdzie, natomiast w zamkniętym musi to zrobić firma, która wspiera to oprogramowanie. Ekspert ocenia, że powodzenie inicjatywy zależy od skuteczności i wytrwałości powstającej właśnie grupy, ale informatyk dodaje, że taka społeczność może mieć dużo większy potencjał od niejednej komercyjnej firmy. Inny aspekt, czy PKW w ogóle może przyjąć gotowe narzędzie informatyczne od obywatelskiej grupy? Prawnik dr Mariusz Bidziński ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaznacza, nie ma żadnych prawnych przeszkód. Oczywiście, ponieważ jest to instytucja, która musi w sposób przejrzysty funkcjonować, to powinno to odbywać się na jakichś zasadach. W tym przypadku myślę, że najodpowiedniejszą formą będzie po pierwsze umowa darowizny, no i po drugie do tego automatycznie umowa licencyjna, raczej na wyłączność, jeśli się to uda, albo określony pakiet przysługujący PKW w zakresie tego programowania. Dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych zauważa natomiast, że większość naszych dużych projektów dotyczących informatyzacji ma poważne problemy, ale socjolog obawia się wchodzenia na ścieżkę wyręczania państwa. Nie bardzo sobie wyobrażam na dłuższą metę tworzenia informatyzacji różnych instytucji publicznych na zasadzie pospolitego ruszenia obywateli. To trochę tak, jakby obywatele się skrzyknęli, postanowili sami wybudować kawałek autostrady, żeby pokazać, że można. No może coś pokażą, może to się skończy porażką, a może kogoś zawstydzą, ale czy to rozwiąże problem kosztu i szybkości, z jakim my budujemy nowe drogi? Chyba nie. I boję się, że podobnie jest w tej kwestii informatyzacji instytucji publicznych. Żeby idea Open PKW powiodła się, potrzebna jest jeszcze wola PKW, ale tej nie znamy, między innymi dlatego, że decyzje w sprawie obsługi kolejnych wyborów będą podejmowali już nowi członkowie komisji. Sprawą zajął się Damian Kwiek. A propos nazwy Open PKW, tak bardziej po tenisowemu brzmiałoby PKW Open. Tak. Lepiej tak. Brzmi, prawda? Tak, to prawda. No i rozgrywki cykliczne. Popołudniowa audycja, to prawda, zapraszamy do Trójki. No, wciąż jeszcze nie znamy finalistów tegorocznego PKW Open. Być może poznamy, ale kiedy? No w niedzielę, kiedy poznamy, tego nie wiemy. Może w kolejnej edycji. No, pożyjemy, zobaczymy.